jednak rozpoczniemy chyba o czasie, bo piłkarze obydwu zespołów już na murawie, więc deszcz nieco jakby zelżał, chociaż to, że zelżał, to nie znaczy, że tutaj nie leje, bo leje dalej mocno, tylko że przed chwilą to po prostu była ściana wody, teraz po prostu mocny deszcz. Akcja środkiem, groźne uderzenie, ale nie celnie. Mieliśmy pierwszy strzał w tym meczu. Lewą stronę tam Bargiel zagrał do Schmigiela, Schmigiel uderza, Bucyński, pierwsza interwencja w tym meczu. Przed Schmigiel w pole karne, Szymon Kroś uderza, Bucyński, znowu świetna interwencja. Podszedł do piłki już najbardziej doświadczony w Śląsku Robert Pisarczyk, on dośrodkowuje, jest groźna sytuacja, Maruszak ma okazję na uderzenie, jest pierwszy gol dla Śląska, tam skipsował jeszcze, próbując blokować to wszystko obrońca. Piłki próbował dośrodkować tam skutecznie Maruszak, jeszcze trochę miejsca, Kasa i całkowicie wolny, piłka wpada do siatki, mamy 1-1. No i on w takich momentach lubi piłkę tracić, także nie było to do końca bezpieczne. Teraz Szymon Kroś w polu karnym uderza, dobra interwencja Budzyńskiego. Więc zobaczymy, kto będzie górą w tych dwóch meczach. Krótkie rozegranie stałego fragmentu, tutaj było groźnie, jest rzut karny. Mamy gwizdek arbitra, Szymon Kroś podchodzi do 11, uderza bardzo mocno, Budzyński był niezwykle bliski wyciągnięcia tej piłki. Próbował dobiec do Schmigiela, Schmigiel jeszcze mija jednego zawodnika, Schmigiel uderza, ale tylko boczna siatka. Wypuszcza Rozmusa, Rozmus, dośrodkowanie w pole karne, ta piłka przechodzi całe zawodników Śląska, ale świetna akcja, mamy 2-2, no niesamowicie zrobił to prawy wahadłowy. Na skrzydle próbują rozegrać akcję, ale dobrze, tym razem w defensywie zawodnicy WKS-u, tam ostre starcie Kasaja z Pisarczukiem, jeszcze dośrodkowanie, niepewnie Radkowski, ale ostatecznie dobrze, mocnym wykupem wyjaśnia to wszystko Macenko, nie Radkowski, i kończy arbiter Mariusz Myszka tę pierwszą połowę. No to byłoby ciekawe zobaczyć tego zawodnika dziś na boisku, teraz groźne dośrodkowanie, to jest trzeci gol dla Motoru Lublin, zasłużył na to Motor, zasłużyli na to gospodarze. Śląsk z rytmu się wybił, uderzenie z dystansu Pisarczuka, no to nie była dobra interwencja Budzyńskiego, wyplucie takiej piłki. No wychodzi trochę frustracji z zawodników Śląska, krótko rozegrany rzut wolny, Pisarczuk już dośrodkowuje, to jest dobra sytuacja, ależ interwenuje Budzyński, chociaż trzeba też powiedzieć, że Jehor Macenko w tej sytuacji no maksymalnie ułatwił mu zadanie. Wójcik miał przez chwilę autostradę na prawej stronie, Wójcik decyduje się na uderzenie, ale niecelne tym razem. Są wysocy Żebrakowski i Krywy Łapów. Mocne dośrodkowanie gdzieś na dalszy słupek, to była świetna okazja na strzelenie czwartego gola. No, Ludowik Ubraniak kiedyś z takich pozycji kusił się nawet o centor strzały. Teraz podobne, bardzo dobre uderzenie w wykonaniu Króla, to nawet nie był centro strzał, to po prostu było potężne uderzenie przy krótkim słupku. Natomiast tego nie ma. Teraz Kusiński z dystansu, ciekawa próba, myślę, że jak najbardziej uzasadniona, bo miał trochę miejsca przed sobą. Michała Schmigiela ostatecznie szybko zagrania piętą, ale słynny był Patryk Saliński z głupią stratą, to jest świetna okazja. Motor będzie czekał na piątkowe losowanie, będzie czekał. O, już w tym momencie Motor jest w gronie drużyn, które są w pierwszej rundzie Pucharu Polski, jako pierwszy z tych zespołów, które grały w rundzie wstępnej.